Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Dzień dobry. Dzisiaj materiał o broni czarnoprochowej do obrony siebie, do obrony domu. Żeby nie przeciągać franczyzy i żeby nie znudzić Państwa materiałami, to zrobimy jeden materiał o broni czarnoprochowej na czas jakiegoś wielkiego kryzysu. Nie będą to trzy osobne materiały, tak jak to było w przypadku broni współczesnej. Jakie warunki trzeba wziąć pod uwagę, wybierając jakiekolwiek narzędzie do obrony siebie, do obrony rodziny, do obrony majątku w sytuacji kryzysowej? Po pierwsze, czy jesteśmy gotowi tej broni użyć? To znaczy, najpierw musimy tutaj pomiędzy uszami mieć ułożone spokojnie, na zimno, czy jestem w stanie użyć siły, bezwzględnej siły, do obrony zagrożonego prawa, wolności, które mam. Tutaj, tak jak zawsze mówimy, to jest największy problem. Czy ja jestem w stanie zrobić to, co należy? Czyli należy się zastanowić, czy jestem to w stanie zrobić? Co należy zrobić, żeby naprawić to sobie w głowie, żeby być w stanie zaryzykować własne życie, zaryzykować własne bezpieczeństwo, święty spokój, żeby obronić niewinną osobę zagrożoną nielegalną napaścią, żeby obronić własny dom, własną rodzinę. Jeśli tą rzecz mamy już załatwioną, wtedy możemy się zacząć rozglądać, biorąc pod uwagę oczywiście takie rzeczy jak ekonomia, przyzwyczajenie do używania danego typu broni, wygodę w używaniu w danym środowisku, w którym planujemy ją użyć. Czyli w sytuacji, kiedy chcemy broń nosić, to będzie inna broń niż w sytuacji, kiedy ta broń ma być głównie do obrony domu. I teraz naturalnym metodą działania może się wydawać, że będziemy, jeśli bym zrobił kalkę z tego, co zrobiliśmy z broni współczesnej, to powinien być rewolwer czarnoprochowy, po pierwsze do obrony domu, do obrony w mieście, czy tam na przedmieściach w domku powinien być wojskowy karabin czarnoprochowy systemu Minie albo podobnego i do obrony na wsi powinna być strzelba dwururka. No tak nie będzie z kilku prostych przyczyn. Po pierwsze, broń czarnoprochowa jest ładowana prochem czarnym, który bardzo szybko bierze wilgoć, w związku z czym historycznie ludzie, którzy musieli używać broni czarnoprochowej, czyli gdzieś do lat 70. XIX wieku, 80., wiedzieli, że broń, jeśli proch nie jest zamknięty w naboju scalonym, to jest bardzo podatny na to, że zwilgotnieje i nie będzie gotowy do strzału. I historycznie zakładano, że rewolwer noszony przez więcej niż tydzień nie nadaje się do użycia, bo nie wszystkie komory wypalą. Drugi problem z rewolwerami czarnoprochowymi to jest kaliber i energia. Kaliber i energia, czyli mamy najprostsze kalibry, to jest 44, 36 i 31. One się nie przekładają 1:1 na broń współczesną, czyli 44 nie ma energii takiej jak 45, chociaż generalnie współczesna, chociaż tutaj akurat jest może nawet ciut lepiej, ale nie jest to broń wygodna w przenoszeniu. Walker tutaj ma na tyle dużą komorę, że energia będzie nawet wyższa niż w 45 współczesnej. 36 jest odpowiednikiem 38 specjal albo 9 teoretycznie, natomiast energetycznie to jest dużo mniej. To nie jest 500, to nie jest 400 dżuli, to jest około 200 dżuli. W związku z czym jest to liczba, która dzisiaj jest uznawana, zwłaszcza przy pocisku, który nie jest skonstruowany do powtarzalnego działania, ekspansji powtarzalnej w celu. Nie jest tak skuteczna, jakbyśmy chcieli. 200 dżuli to jest broń, która może zatrzymać napastnika, może zabić napastnika, ale może mieć z tym kłopot z powstrzymaniem. To korelacja pomiędzy powstrzymaniem i zabijaniem nie jest oczywista i tutaj płynnie przechodzimy do 31, która ma energię w uproszczeniu 22 z krótkiej lufy, w związku z czym ma energię całkowicie niewystarczającą do powstrzymania nielegalnej napaści za każdym razem w sposób powtarzalny. Ma wystarczającą energię, żeby zabić, jeżeli trafimy określoną część ciała napastnika. I teraz właśnie ta relacja przy okazji pomiędzy powstrzymaniem a zabijaniem. Łatwiej jest zabić niż powstrzymać, bo są trafienia, które zabijają, odbierają życie, natomiast nie powstrzymują napastnika. Strzał w serce z kalibru 36, zwłaszcza w czarnym prochu,
czy 31, oczywiście zabije napastnika, natomiast zostawia mu jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, w trakcie których może on podejmować kolejne czynności, które miał zamiar wykonać. I tutaj aż się prosi o kolejny filmik, tak na marginesie tego, jak bardzo nie rozumieją teorii walki i praktyki walki sędziowie i prokuratorzy, to mówię przykładowo, tak, to, że obrońca, człowiek broniący się przed nielegalną napaścią zadał 3-5 ciosów nożem, nie znaczy, że chciał koniecznie zabić, znaczy, że chciał koniecznie zatrzymać i wiedział, jak to się robi, żeby zatrzymać napastnika, ale to jest zupełnie na inny materiał. A więc 31 jest wygodna do noszenia i ma zbyt małą energię i jest proch, jest hydroskopijny, w związku z czym łatwo bierze wilgoć, nie jest powtarzalny. Tak wiem, będą komentarze, że mi po pół roku wystrzeliły wszystkie komory. Gratuluję, nie dotyczy to wszystkich i nie dotyczy to każdej sytuacji. W związku z czym do noszenia broń czarnoprochowa generalnie się nie nadaje. Czy to znaczy, że Fundacja Dharma albo ja jesteśmy przeciwko noszeniu broni czarnoprochowej do samoobrony? Nie. Uznajemy, że to jest niepraktyczne. To powinno być oczywiście legalne, jak ktoś chce w ten sposób próbować obronić swoje życie, swoją rodzinę, osoby postronne zagrożone nielegalną napaścią. Nie ma problemu, proszę zrobić to jak najlepiej się potrafi. Natomiast nie jest to rzecz, którą byśmy polecali. W związku z czym rewolwer nie nadaje się. Tak, i teraz to jest ten model, który by się nadawał ewentualnie najbardziej z naszej perspektywy, czyli 5 cali lufa, kaliber 30-36. Proporcje tutaj komory do kalibru będą odpowiednie. No ale mimo wszystko nie zalecalibyśmy nikomu, żeby to nosić, chyba że rzeczywiście sytuacja jest bardzo zero-jedynkowa, to wtedy jest to dodatek z naszej perspektywy do broni białej, której amunicja się nie skończy, a proch nie zamoknie. Dobrze, domek, mieszkanie gdzieś na przedmieściach, dlaczego nie broń systemu mini albo odpowiedniego, na przykład Lorenz? Z tej prostej przyczyny, że dzisiaj jest bardzo trudno zrobić amunicję zgodnie z tym, jak to było robione historycznie. To znaczy pociski, które są w systemie Minie, Denfieldów na przykład, albo w Lorencie, proponowane przez rynek, czy nawet kulolejki, które są proponowane przez rynek, są w większym kalibrze niż to było historycznie, żeby osiągnąć większą celność na zawodach, ale kosztem powtarzalności ładowania. Czyli główna zaleta systemu Minie jest stracona przez to, że mamy pociski kalibrowane na większy kaliber niż to było historycznie. Do Enfielda, jak ostatnio patrzałem, jedna czy dwie firmy w Stanach Zjednoczonych, rodzinne, jakieś małe biznesy robią kalibry właściwe, historyczne, tak żeby zachować tą powtarzalność strzałów przez kilkadziesiąt razy bez strzelania. Oczywiście można kombinować tak, jak też kombinowano historycznie, że co dziesiąty strzał ma być czyszczący z trochę innym ładunkiem i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, nie tak zostały zaprojektowane te systemy w użyciu wojskowym. I no, dzisiaj po prostu ten system jest rozbity, bo system to jest broń plus amunicja. Amunicję mamy inną dzisiaj niż mieli historycznie, w związku z czym nie polecam tej broni do obrony domu. W związku z czym nie polecam karabinów gwintowanych i teraz dla ludzi, którzy naczytali się literatury albo nasłuchali anglosasów za dużo, tak, karabin w Polsce to jest w polskim słowniku bronioznawczym, w polskiej literaturze historycznej. W okresie napoleońskim używano karabinów, tak samo jak w powstaniu listopadowym, tak samo jak podczas Konfederacji Barskiej, tak samo jak w Wielkiej Wojnie Północnej albo Trzeciej, jak to woli, która była na początku XVIII wieku. Od wtedy właśnie, od tych flint, to były karabiny, a nie tak jak jest ta kalka językowa, że muszkiety były w epoce napoleońskiej, jak zaczęto je gwintować, to wtedy się pojawiły karabiny gwintowane. Nie. W związku z czym, jeżeli miałby to być karabin, to byśmy sugerowali gładkolufowy, a jak mamy już gładkolufowy karabin, no to może być równie dobrze dwururka, bo będziemy mieli dwa strzały. Karabin gładkolufowy ma wszystkie zalety strzelby, w związku z czym, zresztą podobny kaliber, tak? 1,12 funta ołowiu na kulę, czy 1,16, 1,20 w niektórych armiach. I to zostało po prostu w życiu cywilnym jako strzelba, czyli broń, w której możemy używać i śrutu,
i kuli w broni gwintowanej takiej możliwości nie ma. Jaki system zamkowy? Skałkowy, jeżeli ktoś bardzo dobrze umie używać skałkowego, ale to wtedy ze względu na jego umiejętności, a nie ze względu na skałkę, bo kapiszon generalnie jest dużo bardziej powtarzalny. Trzeba go trochę ostrożnie używać, w tym sensie przechowywać. Natomiast jest dużo pewniejszy w użyciu. No, historia tutaj znowu się nie myli. To z broni skałkowej przeszły wojska na broń kapiszonową, a nie na odwrót. Jeżeli do obrony domu, to właśnie broń tego typu z tak krótkimi lufami w zupełności wystarczy. To jest akurat bodajże Baker kaliber 20, czyli jedna kula ołowiu do tej lufy to jest 1,20 funta. Oczywiście można strzelać ze śrutu, to może być na przebitce, na koszyczku. Dwie lufy, prędkość ładowania jednej lufy jest troszeczkę wolniejsza niż w broni, zależy jak ładujemy. Generalnie tutaj bym sugerował ładować tak, jak się strzelby ładuje, natomiast jeśli ktoś chciałby się przygotować, to mógłby mieć ładunki zrobione dokładnie tak samo jak ładunki do gładkolufowych karabinów, czy to skałkowych, czy kapiszonowych, czyli gdzieś do lat 50., początku lat 50. XIX wieku, gdzie mamy ładunek, wsypujemy proch, wkładamy kulę razem z podkalibrową, razem z tym nabojem, czyli tym papierem jako przybitką. I wtedy mamy szybkostrzelność dosyć wysoką. Natomiast jeżeli chcemy strzelać śrutem, to wiadomo, że to będzie wszystko trochę cieśniejsze i będzie wolniejsze. Długość sprawia, że mamy bardzo dużą wygodę przy framugach, przy jakichś tam półkach. Energia jest wystarczająca na odległości potrzebne w domu. Jedyna rzecz, którą bym w stosunku do tego konkretnego egzemplarza zmienił, jeżeli ktoś ma tylko strzelbę, to bym kupił wersję z dwoma spustami, bo wtedy można mieć każdą lufę załadowaną innym rodzajem amunicji. Mamy wybór. Jeżeli ktoś używa rewolwerów, używa broni współczesnej, jeden spust, żeby się nie pomylić, bo pamięć mięśniowa w stresie bywa zawodna. A więc to jest broń do obrony mieszkania, do obrony domu, gdzieś na przedmieściu. Jeżeli mieszkam na wsi, kupiłbym wersję z normalną długością luf. Wtedy ewentualnie można myśleć o jakimś polowaniu. Mówię oczywiście o czasach kryzysowych, bo dzisiaj nie wiadomo czemu. Ludzie nawet z uprawnieniami nie mogą używać broni czarnoprochowej, co jest absurdalne. Rozporządzenie jest napisane w sposób wadliwy. W sensie intencja jest absurdalna, tak na marginesie. Jaki jest oficjalny powód, dlaczego nie można używać czarnego prochu? Bo nawaszka prochu mogłaby być za mała i nie będzie zgodnych z rozporządzeniem limitów energii kuli, co jest o tyle śmieszne, że myśliwi mają prawo do elaboracji współczesnej amunicji, w związku z czym mogą odmierzać ilość prochu w amunicji współczesnej, ale jakby to robili w historycznej, to już by było źle. To taki bezsens, który może nam się uda zmienić z kolejnym ministrem ochrony środowiska. Dobra, a więc jeszcze raz. Strzelba do obrony domu, mieszkania z dłuższymi lufami, jeśli mieszkamy na wsi. Rewolwer ewentualnie, ale jeśli rewolwer, to koniecznie z czymś jeszcze. Jeżeli strzelba, właściwie też z czymś jeszcze. Z czymś, do czego się amunicja nie kończy. Czy to będzie jakakolwiek broń obuchowa, może być improwizowana, jakakolwiek broń z biała, czyli z ostrzem, czy to szpada, czy pałasz, czy nie wiem, jakaś maczeta. Proszę pamiętać, że mówię o sytuacji na szczęście nie grożącej nam najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu, o sytuacji kryzysu, zapaści państwa. Tego typu rzeczy się zdarzają, zwłaszcza jeżeli demografia jest do bani, ekonomia się sypie, inflacja jest, mamy nowych inżynierów i architektów, tudzież, nie wiem, system bezpieczeństwa się zawali, system monetarny, dzieci nie ma, no właśnie, plus ci inżynierzy i architekci, i jeżeli nie my, to nasze dzieci mogą mieć kłopot z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego 2.0. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Z pewnością się nie spodobał ortodoksom czarnego prochu, którym nigdy się nie zdarzyło, żeby komora w rewolwerze nie wypaliła. Mi się zdarzyło, widziałem to wiele razy, a równocześnie z przekazów ludzi, którzy na co dzień
tego typu broni używali. No wiemy po prostu, że szabel wtedy nie odkładano właśnie ze względu na to, że jest tylko 6 strzałów, nie zawsze pewnych, a w szabli się amunicja nie kończy. Dziękuję i do zobaczenia.